A oto mecenasi Układu Otwartego. Firma E2V zajmuje się sprzedażą i zakupem zielonej energii pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Novoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. XTB zaprasza na bezpłatny kurs inwestowania na giełdzie. Bartosz Szyma, zawodowy inwestor, pokaże, jak wyceniać wartość spółki giełdowej oraz w jaki sposób budować portfel inwestycyjny. Link w opisie. Dzień dobry. Bardzo dziękuję, że tu jesteście. Dziękuję wam wszystkim. Dziękuję państwu, którzy będziecie to, czy w tej chwili to oglądacie. To są drugie urodziny Układu Otwartego. Dwa lata temu, właśnie trochę wcześniej niż dwa lata temu, ale podjąłem decyzję, bo wcześniej podjąłem decyzję, która się zrealizowała dwa lata temu, która chyba była najważniejszą decyzją w moim życiu, zawodowym w każdym razie, zawodowym, bo nie prywatnym. Tak, najważniejsza decyzja prywatna siedzi tutaj, ale to była decyzja, której jestem szczęśliwy, że ją podjąłem. Postanowiłem sobie wtedy, że mniej więcej to było prawie trzy lata temu, pomyślałem, że chcę robić tylko rzeczy, w które głęboko wierzę, które sprawiają mi radość, które wierzę, że mają sens i które dadzą mi wolność i takie poczucie, że robię coś, co jest całkowicie niezależne. I wielu moich znajomych, z którymi testowałem to, czy ten pomysł ma sens, nie mówiło mi tego wprost, ale delikatnie mi sugerowali, że no, są szanse, ale ograniczone. Że jeżeli nie zapiszę się do jednego z dwóch plemion walczących i nie będę robił programu, który będzie walczył po jednej albo po drugiej stronie, nie będę się bardzo angażował, to nie może wyjść, bo zostanę zjedzony czy zmiażdżony przez dwa jadące na siebie walce. Jesteśmy akurat w momencie, kiedy te walce jakby najeżdżają na siebie bardzo, bardzo dynamicznie i brutalnie. Nie wiem, czy to jest szczytowy moment, bo zawsze się wydaje, że ten moment już jest szczytowy, a potem okazuje się, że można jeszcze bardziej. Ale ja sobie pomyślałem, że jednak nie, że chcę iść pod prąd i chcę zrobić coś, co jest inne niż we wszystkich mediach i w polskiej debacie publicznej. No i 9 września zeszłego roku wystartowałem. No i dzisiaj jestem tutaj. Ten dźwięk, tą czołówkę słyszeliście ostatni raz, ale dlaczego ostatnie, to za chwilę powiem. Kilka słów o tym, co się zdarzyło podczas tego roku. Mam nadzieję, że dobrze nacisnę. Zrobiłem 520 rozmów. Mi się nie chce wierzyć. Próbowałem policzyć je w ostatnich dniach i trochę wydaje mi się to niemożliwe, ale tak rzeczywiście było. Parę w tą mogłem się pomylić, ale to mniej więcej tyle tego było. Kiedy zacząłem te pierwsze rozmowy na platformach podcastowych, to jeszcze słuchało tam ze 2-3 tysiące ludzi. Na YouTubie kilkaset osób oglądało. Po pierwszym miesiącu miałem tam, nie wiem, kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy odsłon, a po roku było 13 milionów. Kiedy miałem pierwszą rocznicę, której nie świętowałem tak jak tutaj, tylko świętowałem w studio, nie mogłem w to uwierzyć. Byłem bardzo, bardzo szczęśliwy. Wydawało mi się to kosmiczne. I po prostu było fantastycznie. Od tego momentu do dzisiaj tych odsłon było 29 milionów, czyli 2,5 raza więcej. Ponad 40 milionów razy państwo obejrzeli i wysłuchali ten program, w co jest mi trudno uwierzyć i trudno wyrazić moją wdzięczność wam wszystkim. Bardzo się cieszę, że mogę, nie wiem, może sprawić wam trochę przyjemności, a może coś dzięki moim fantastycznym gościom wytłumaczyć z tego, co dzieje się wokół nas. YouTube podaje takie dane dotyczące tego, ile osób oglądało program w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Innych danych nie podaje. I ta liczba wygląda tak. 1,8 miliona ludzi oglądało moje programy w ciągu ostatnich 3 miesięcy. No i to mnie... Nie umiem tego... Jestem bardzo szczęśliwy, że tak jest. I chciałem bardzo, bardzo podziękować teraz wszystkim tym, którym należy podziękować. Tego programu nie byłoby na pewno bez moich gości, z których wielu tutaj siedzi na sali. Przepraszam, że nie wymienię was wszystkich, bo jest ich wiele, a poza tym część osób pewnie jeszcze dojdzie, ale bardzo chciałbym serdecznie podziękować wszystkim gościom. Są tu
osoby z najważniejszych polskich think tanków, z PISM-u, z OSW, Strategy and Future, z Nowej Konfederacji, z Fundacji Płaskiego, chyba dojdą jeszcze, bo jeszcze nie dotarli. Bardzo, bardzo wam wszystkim dziękuję. Ale jest jeden gość, któremu muszę podziękować specjalnie, ponieważ nikt nie poświęcił mi, ale przede wszystkim państwu tyle czasu. Od początku, kiedy wybuchła wojna, w każdy piątek mam przyjemność rozmawiać z panem generałem Skrzypczakiem. Panie generale, bardzo panu dziękuję. Dziękuję za czas i za to, nawet kiedy nic się nie dzieje, próbujemy coś opowiadać. Czasem się z nas śmieją, ale myślę, że to jest, opowiada pan bardzo, bardzo cenne rzeczy i bardzo, bardzo dziękuję w imieniu przede wszystkim wszystkich tych setek tysięcy ludzi, którzy słuchają naszych piątkowych pogawędek, często dramatycznych opowieści. Bardzo dziękuję. Dziękuję też osobom, bez których to wszystko by się nie udało. Część z państwa jest tutaj na sali. W większości nie ma, bo mieszkacie w całej Polsce. Chciałem bardzo podziękować patronom. Bardzo dziękuję za wasze wsparcie. Ono jest bardzo wymierne, bardzo konkretne i dzięki wam ten program mogę utrzymywać. W każdym razie dzięki waszemu wsparciu mogę utrzymywać te podstawowe koszty, co pozwala temu programowi być niezależnym, bo to jest fundament. Wielkie dzięki i brawa dla wszystkich patronów. Bardzo dziękuję. Mam taką frajdę, wielką przyjemność. Zresztą tak sobie też jedno z moich założeń. Założyłem sobie, że od tej pory chcę pracować tylko z ludźmi, którzy są porządni, uczciwi, profesjonalni i z którymi po prostu miło mi się pracuje. I tak mam i w Instytucie Wolności, to jest moje drugie zajęcie, i tak mam w Układzie Otwartym. Tutaj za tą kamerą stoi Filip. Filip, serdeczne dzięki. Filip montuje wszystkie moje rozmowy, które są robione w studio, a pod Krakowem na wsi siedzi Michał, który montuje wszystkie moje programy, które robię z różnych innych miejsc. Michał, serdecznie dziękuję, pozdrawiam cię bardzo. Kiedy mój program ruszył, napisał do mnie jeden człowiek, który mi zaproponował współpracę i napisał, że bardzo wierzy w to, że ten program, właśnie wtedy, kiedy miałem kilkaset odsłon, napisał, że ten program na pewno się uda i on chciałby ze mną przy tym pracować. To jest Grzesiek, który dzisiaj pomaga mi, znaczy od tego czasu pomaga przy ustawianiu wszystkich tajemniczych rzeczy na YouTubie. Jest wybitnym specjalistą. Grzesiek, dziękuję ci bardzo. Od kilku miesięcy pracuje ze mną Iza. Iza, fantastycznie, bardzo ci dziękuję. Izę już znacie, bo próbuję też prowadzić programy i będzie, mam nadzieję, to robić dalej, ale bardzo dziękuję za twoje zaangażowanie, fantastycznie. Jest też Przemek, który pojawia się ostatnio w programie, też jest tutaj na imprezie. Przemek, dzięki. I chciałem podziękować osobie, która cały czas mnie wspiera w tym i która pozwoliła mi to robić i powiedziała, że mogę zaryzykować, ryzykując byt naszej rodzinie. Kochanie, Bogna, moja żona, bardzo ci dziękuję. I moi synowie, którzy też mi kibicują, Franek i Antek, dzięki wam, chłopaki. A teraz chcę podziękować osobie, dzięki której to wydarzenie może się odbyć, bo Marcin Olszewski, który, nie wiem, gdzieś tu jest, jest właścicielem tego miejsca. Jest tam Marcin. Dziękuję. To dzięki Marcinowi, jego współpracownikom, ta impreza może się odbyć. No mówiąc wprost i brutalnie, Marcin nam to wszystko zafundował. I bardzo dziękuję. Jest to piękne miejsce, ta tablica ze mną, to, co będziemy spożywać. To wszystko dzięki kulturze wysokiej i Marcinowi. Dzięki serdecznie. Polecam,
Bardzo. Tu można robić konferencje, imprezy. Widzicie, jest to bardzo przyjemne miejsce. Też zresztą planujemy. Mam nadzieję, że wy też skorzystacie. Marcinie, dziękuję. Teraz chciałbym opowiedzieć, to było to, co do tej pory. Teraz chciałem opowiedzieć parę słów o tym, co będzie, bo oczywiście Układ Otwarty będzie się rozwijał. Ja nigdzie nie wjeżdżam, jakby ktoś pytał. Najważniejsze, jest kilka ważnych rzeczy, o których chciałem Państwu powiedzieć. Pierwsza, dostałem wiele sygnałów na temat czołówki. Nie wszystkim podobała się ta linia melodyczna i ta głośność tego sygnału. Aczkolwiek kiedy zrobiłem ankietę tam w tej społeczności na YouTubie, to większość uważała, że powinna zostać. Ale tych głosów było wiele i postanowiliśmy popracować nad nową. I powstała nowa czołówka, zrobiona tylko dla Układu Otwartego, bo tamta była wzięta z takiego stoku muzycznego. Pracowałem nad tym, to bardzo ciekawe doświadczenie, nigdy w życiu tego nie robiłem. Pracowałem z polską artystką, która mieszka w Los Angeles. Po polsku nazywa się Antonina Pawlak, Tosia Pawlak, ale ma pseudonim artystyczny Nina Anto, bardzo wam polecam. Nina jest młodą artystką, mieszka w Los Angeles i razem z włoskim producentem Roberto Zucco, który mieszka w Londynie, skomponowali to, co za chwilę Państwo usłyszycie. Jak to skomponowali, to za chwilę o tym opowiem, bo nagrałem z nią wczoraj rozmowę. Jest w Los Angeles, więc nie mogła przylecieć. Jest też zupełnie nowa grafika, którą też zrobiła specjalnie dla Układu Otwartego białoruska artystka, Liza Orlowska. Liza akurat też wyjechała z Polski teraz, ale normalnie jest w Warszawie. I zobaczycie za chwilę efekt ich pracy. Ale zanim zobaczycie, zrobiłem krótką rozmowę o tym, jak to powstawało, bo dla mnie to było bardzo ciekawe doświadczenie. Jeśli możemy, rozmowę z Tosią, proszę. Cześć Tosiu. Powiedz proszę, jak powstaje dźwięk do podcastu, dźwięk do intro? Jak to się komponuje? Opowiedz, jak wyglądała nasza praca. Cześć Igor. Także tak, nasza praca zaczęła się od tego, że zbieraliśmy inspiracje od ciebie. Zbieraliśmy hasła, które mogą jak najlepiej opisać ten podcast. I z tych haseł później ubieraliśmy to w muzykę. I tutaj takim ważnym hasłem dla nas było ponad podziałami. To najbardziej jakby zapadło mi w pamięć i z tego zaczęliśmy budować jakby pierwsze motywy muzyczne. No ale też takie informacje na przykład, co lubisz, jakiej muzyki słuchasz, żebyśmy byli w stanie dopasować to jak najbardziej do ciebie. I tutaj zapadł nam trochę w pamięć wraz z Roberto, z którym tworzyliśmy całą tę muzykę, David Bowie. A dokładniej piosenka Golden Years. Ale ta czołówka była inspirowana Davidem Bowie? Tak, w pewien sposób była inspirowana piosenką Golden Years Davida Bowie. Ale także jakby poszła dość mocno w stronę funku. I tutaj myślę, że jest to dość dobra odpowiedź na ponad podziałami, bo funk zawsze to reprezentował. Okej, i potem opowiedz jakby, bo ja dostałem od was ileś propozycji, opowiedz jak nad tym dalej pracowaliście. No to były ciągłe wymiany, bo jeszcze jesteśmy w dwóch różnych krajach. Ja jestem w Los Angeles w tym momencie, Roberto jest w Londynie. Także były to ciągłe wymiany maili, wymiany również plików, bo oboje pracowaliśmy akurat tutaj w takim programie Logic. Także to też nie jest takie proste, jak to zsynchronizować, jeśli chodzi o program. Ale było właśnie dużo rozmów Roberto Sacco jest Włochem, jest producentem muzycznym, jest inżynierem dźwięku, perkusistą i gitarzystą. Ja natomiast jestem pianistką, jestem kompozytorką, występuję, śpiewam. Także mamy troszeczkę inne umiejętności. I tutaj też bardzo lubię współpracować z ludźmi, którzy słuchają innej muzyki. I z Roberto słuchamy innej muzyki, więc musieliśmy tutaj bardzo słuchać też ciebie, czego ty potrzebujesz. Jak również... O ile pamiętam, ja nie wiedziałem, co wam mam powiedzieć, poza tym, że wam opowiedziałem, jaką muzykę lubi i jak wygląda Układ Otwarty. I coś z tego powstało. Ale tych propozycji przysyłaliście bardzo, bardzo dużo. Chociaż tak naprawdę potem wybraliśmy tę jedną z pierwszych, którą przysłaliście. Tak, i tutaj też ogromny wkład miał Roberto, bo jemu wpadła do głowy ta linia melodyczna, jak chodził po Londynie. Właśnie później podesłał to do mnie, żeśmy dyskutowali, w jaką stronę iść, jakich kolorów użyć,
żeby też dopasować to wszystko do animacji i do pracy Lizy. Także później też pracowaliśmy we trójkę, tak jak komunikowałam się często z Lizą, jak to zrobić najlepiej, jak opisać te kolory, których ona używa poprzez muzykę. To było bardzo, dla mnie bardzo ciekawe, bo ja sobie robię podcast, ty siedzisz w Los Angeles, Liza jest Białorusinką, która siedzi w Warszawie, a Roberto jest Włochem, który jest w Londynie. No, cały świat pracował nad układem otwartym. No na pewno była to ogromna przyjemność też nad tym pracować i myślę, że to było ważne, że to nie była praca, to była po prostu przyjemność. No, dla mnie to w ogóle była wielka radocha. No, ale powiedz, dobra, na końcu wybraliśmy to, co wybraliśmy, co państwo za chwilę usłyszycie, ale potem jeszcze drugą wersję zrobiliście. Jak do tej drugiej wersji doszłaś? To akurat właśnie otworzyłam wszystkie pliki na komputerze. Akurat Roberto poleciał na Maltę i tutaj pracowałam tak, że chciałam poukładać to z innych części. Wziąć ten sam motyw muzyczny, ale pomyślałam sobie, jak zrobić to może bardziej w naszym stylu, czy nie konkretny gatunek muzyczny, jak trochę pozabierać, trochę podokładać, żeby to wciąż było spójne, żeby reprezentowało jakby układ otwarty, ale żeby było tą wersją do drugiego układu. O tym, jaki to jest drugi układ, ja jeszcze nie mówiłem i nie powiem w tej rozmowie tylko za chwilę, więc nie zdradzajmy tego, ale w każdym razie ta druga wersja ma tę samą linię melodyczną, ale powyciągałaś, ja rozumiem, że tam jest po prostu mniej instrumentów. Trochę mniej, trochę inne efekty nałożone na ścieżkę, bo jak przy miksowaniu, czyli obróbce dźwięku, dodawałam jakby inne efekty. Trochę bawiłam się w bycie malarzem, jak, nie wiem, inaczej opisać gitarę, albo jak inaczej opisać, dodać pianino, tak? Żeby to były takie brzmienia nietypowe, które no, czuję, że gdzieś tam są spójne. Fantastycznie. Nina, bardzo ci dziękuję za to, bo to była naprawdę bardzo duża przyjemność pracy z wami wszystkimi. Za chwilę to puścimy. Pewnie połowie ludzi nie będzie się podobać, ale drugiej połowie mam nadzieję. Tak mi się to bardzo podoba i bardzo, bardzo się cieszę, że mam taki bardzo oryginalny dźwięk w swoim programie. Się dużo dźwięków, bo tam jest ileś detali, które w różnych momentach programu będą się pojawiać. No i ja też się bardzo cieszę, była to ogromna przyjemność i pewnie zajmie to chwilę, zanim wszyscy się przestawią, bo każdy też wyrobił sobie jakieś przywiązanie emocjonalne do poprzedniego dżingla. Ale wierzę w to, że właśnie tutaj to ponad podziałami zwycięży i że wszyscy będą mieli przy tym przyjemność przy słuchaniu tego. Super. Nina, wszystkiego dobrego. Wiem, że niedawno miałeś swój pierwszy koncert w Los Angeles. Trzymam kciuki, żeby poszło świetnie. Państwa namawiam. Poszukajcie Niny Anto na Spotify i posłuchajcie. Teraz bardziej na YouTube, bo na Spotify na YouTube. Dopiero dobra. Będzie premiera niedługo. Także a czy byłaś na Spotify, ja cię szukałem. A byłam, ale teraz jest wszystko nowe i nowa premiera okay. Się szykuje. Także na razie jest jedna rzecz ciekawa na YouTube. Także zapraszam, fajnie. Proszę. Słuchajcie. No to zajrzyjcie też. Pozdrawiam cię serdecznie z Warszawy. Pozdrowienia z Venice Beach w Los Angeles. Cześć, do zobaczenia. Do zobaczenia. To, co stało za Tosią, to była deska surfingowa, niestety. Z zazdrością na to patrzę. To posłuchajcie i zobaczcie, jak wygląda efekt pracy Niny, Roberto i Lizy, która robiła tę wersję, ten obraz, tą animację. Puśćmy. Tyle gadania, 2 miesiące pracy i 16 sekund efektu. Ale za to będzie to puszczone tak długo, że nie będziecie mogli tego znieść już. Ale teraz chciałem zapowiedzieć coś naprawdę specjalnego i ta impreza jest trochę po to, bo od jutra będzie coś zupełnie nowego w Układzie Otwartym. Od jutra, czy od wtorku, codziennie, od poniedziałku do piątku rano będzie serwis informacyjny, nad którym też pracujemy od 2 miesięcy chyba. Codziennie będziecie dostawać Państwo takie 10 minut krótkich informacji, znaczy takich dłuższych niż w większości mediów, pogłębionych, dotyczących
przede wszystkim tego, co dzieje się na świecie, mniej tego, co dzieje się w Polsce. Generalnie będziecie dostawać to, czego nie dostajecie w większości mediów. Tak jest w każdym razie założenie, że to ma być takie podsumowanie, taka pigułka dla ludzi, którzy jadą do pracy, którzy słuchają i Układu Otwartego i podobnych programów i chcieliby rano mniej więcej dowiedzieć się, co się wydarzyło, ale nie co, czy tam jaki spot ktoś wypuścił i kto komu dowalił, o tym raczej nie będziemy mówić. No może podamy wyniki wyborów, tak, ale myślę, że to wszystko. O rzeczach, będziemy mówić o rzeczach istotnych i ciekawych. Też żeby Państwa podróż do pracy była przyjemna i też żebyście dostali pewną dawkę wiedzy. Teraz puszczę to. To też ma nową czołówkę i graficzną, i muzyczną, zbliżoną do jednego i drugiego. I też posłuchajcie fragmentu, jak to będzie wyglądać. To jest dużo krótsze niż będzie w rzeczywistości, niż będzie od jutra, ale będziecie mogli się zorientować. Puśćmy to. Dzień dobry Państwu. Michał Ziomek. Nasila się kryzys migracyjny na włoskiej wyspie Lampedusa. Tamtejsza Rada Miasta zdecydowała się więc na wprowadzenie stanu wyjątkowego w związku z trwającym nieustannie przez 2 dni napływem nielegalnych imigrantów. W czwartek na wyspę przybyło kolejnych 135 osób. Łącznie w ośrodku recepcyjnym na Lampedusie ma przebywać już blisko 4,5 tysiąca migrantów chcących otrzymać azyl na terenie Unii Europejskiej. Sytuacja na wyspie jest obecnie niezwykle ciężka, a zdaniem proboszcza miejscowej parafii wręcz apokaliptyczna. Przybysze z Afryki są stopniowo przetransportowywani na Sycylię, ale na Lampedusie brakuje między innymi wody pitnej. Z pomocą nie nadążają nawet organizacje humanitarne. Ponad 82 tysiące Holendrów domaga się odszkodowania od firmy Google. Pozwali oni amerykańskiego giganta technologicznego, oskarżając go o naruszanie prywatności poprzez zbieranie danych na temat użytkowników. Już w marcu holenderski sąd uznał, że Google przez dekadę łamał przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Holenderskie Stowarzyszenie Konsumentów złożyło pozew sądowy w imieniu 82 tysięcy Holendrów, którzy czują się poszkodowani przez Google. Sprawa dotyczy tak zwanych aukcji reklamowych, czyli sprzedawania reklamodawcom przestrzeni znajdujących się na witrynach internetowych. Czołowy światowy gigant technologiczny dzięki zbieraniu plików cookie analizuje preferencje internautów i podsuwa im reklamy konkretnych produktów. Wstrząs na polskim rynku medialnym. W niedzielę ruszył nowy, całkowicie niezależny serwis informacyjny. Układ poranny. Tak nazywać się będzie codzienny 10-minutowy program publikowany na platformach podcastowych i kanale YouTube Układu Otwartego. Od poniedziałku do piątku słuchacze będą otrzymywać pakiet 6 informacji przygotowanych przez Maurycego Mietelskiego, a czytanych przez Michała Ziomka. Nadzór merytoryczny nad treścią serwisu sprawować będzie Igor Jankę. Premiera serwisu odbyła się w warszawskim lokalu Kultura Wysoka na drugich urodzinach Układu Otwartego w obecności wybitnych gości, patronów i słuchaczy podcastu. Zapomniałem powiedzieć, że to nazywać się będzie Układ Poranny. Długo wymyślaliśmy nazwę i nazwę podał jeden z patronów, któremu bardzo za to dziękuję. Jak jeszcze raz za wszystko dziękuję patronom. To będzie robione poza studiem, ale nie powiedziałem o jednej ważnej rzeczy, że wszystkie moje rozmowy są nagrywane w studio blisko i właścicielka studia blisko właśnie przyszła. Spóźniona co prawda, ale zauważyłem. Beata i Marcin Roszkowscy, cześć. Bardzo wam dziękuję. Polecam Państwu korzystanie z tego studia, bardzo, bardzo profesjonalne i miłe. Bo jak powiedziałem, mam zasadę taką, że pracuję tylko z miłymi ludźmi. I tak jest w tym wypadku. A teraz Anna Maria Dyner i Mariusz Lachowski. Dziękuję bardzo, że jesteście. Co dobrego? Dzięki za zaproszenie przede wszystkim. Ja również dziękuję. Bardzo wam dziękuję, bo
oboje występowaliście bardzo, też bardzo często, więc bardzo dużo wnieśliście do Układu Otwartego. Dzięki. I dzięki też za twoje wszystkie relacje z Ukrainy. Bardzo polecam też kanał kolegi. Konkurencyjny. Chyba. Właśnie jesteśmy konkurentami w zasadzie. Jesteśmy. To muszę państwu zdradzić, że my z Igorem tak prywatnie to bardzo często sobie dogryzamy i docinamy, ale na wizji staramy się być mili. I zdradzimy jeszcze jedną rzecz. To my dzisiaj będziemy pytać Igora, a nie on nas. Zamieniamy się rolami na chwilę. Taka przynajmniej jest konwencja na dziś. Dobrze, to ja może zacznę, jak już mam mikrofon. Igor, co cię po pierwsze skłoniło do Układu Otwartego? Wiesz co, zaczęło się od tego, że jak mówiłem wcześniej, część z państwa wie, prowadzę szkołę przywództwa, w której bardzo często i tam w szkole, i też siedzącemu tu Frankowi, jego bratu, nie wiem, czy Franek to pamięta, ale w każdym razie starałem się mówić, że bardzo ważne w życiu jest to, żeby robić to, co jest pasją. I że tak naprawdę, znaczy trzeba zarabiać pieniądze i trzeba utrzymać rodzinę i to jest ważne, ale tak naprawdę największą frajdę daje to, co jeżeli robimy to, co jest zgodne z nami i jest zgodne z pasją. I to samo mówiłem w Szkole Przywództwa naszym uczestnikom, słuchaczom. Tam zawsze mam taką gadkę na otwarcie. I potem dodawałem, że często tak dodawałem, mówię, wiecie, ja kiedyś też tak miałem, bo byłem dziennikarzem i w zasadzie robiłem to, co lubiłem. Teraz pracuję w PR-ze, bo miałem taki okres przerwy. I mówię, to jest fajna praca, bardzo ciekawa, ale ona nie jest moją pasją. Chociaż jest bardzo porządna i wszystko w porządku. Tą pasją trochę jest dla mnie był Instytut, jest Instytut Wolności i Szkoła Przywództwa. No ale tak myślałem sobie, kurde, tak gadasz wszystkim, mówisz, że oni mają to robić, to chłopie, zrób coś ze sobą. I wydawało mi się, że to nie jest możliwe, bo mam, mówiąc bardzo delikatnie, niewysoką ocenę polskich mediów, dlatego z nich odeszłem ileś lat temu i ta ocena jest w zasadzie coraz gorsza. I wydawało mi się, że tam nie ma przestrzeni do tego, że mógł robić to, co chce. No i muszę podziękować tym, którzy wyrzucili Darka Rosiaka z Trójki, bo dzięki temu on zrobił raport o stanie świata. Darek jest moim przyjacielem bliskim. Pozdrawiam się, Darek, nie może być, bo wyjechał gdzieś i trochę mu kibicowałem, pomagałem przy tym, jak startował jego program. Nie wiedzieliśmy, czy mu wyjdzie. Jak wiecie, to jest spektakularny sukces. No i tak gadałem z Darkiem i on mówi, to spróbuj zrobić taki raport, ja robię o stanie świata, ty zrób o Polsce. No i on mnie bardzo zainspirował i pomyślałem, że ja też spróbuję i tak się z tym nosiłem i właściwie to stąd się wzięło. No plus z takiej chęci wrzucenia czegoś do polskiej debaty publicznej, co nie jest tą naparzanką, która jest i słabej jakości, jest bardzo szkodliwa. No właśnie, naparzanka. No to trudne pytanie, Igorze. Dlaczego ten Układ Otwarty ma taką formę, jaką ma? To znaczy, jest jakaś idea głębsza, jest jakaś decyzja, czy może jest, skręcamy w którąś stronę, może jest trochę bliżej winy Tuska, a może trochę bliżej precz z Kaczorem Dyktatorem, czy jest po środku, jak jest? Nie jest po środku, bo nigdy nie jest nic po środku, jest tam, gdzie jest, nie? Natomiast mnie nie interesuje Tusk i Kaczyński. To znaczy interesują mnie oczywiście, jako, jakby nie jako punkty odniesienia, tak? Znaczy ja się nimi nie zajmuję i nie zajmuję się polityką partyjną. Jak pytać o ideę, jakby co stoi za tym, moją misją jest to, żeby tłumaczyć to, co dzieje się na świecie. Tak po prostu. Oczywiście ja nie mam do tego kompetencji, żeby tłumaczyć, ale kompetencje w różnych branżach mają moi znakomici goście, z których tutaj połowa wypełnili połowę tej sali. To są niezwykle kompetentni ludzie i wy również w tej liczbie. I to dzięki wam, dzięki państwu mogę to tłumaczyć i moją misją jest tłumaczenie tego, co się dzieje. Jeżeli to, co tłumaczą moi goście, jest po drodze z obecnym układem rządzącym w Polsce, to ja nie wskakuję i nie przerywam im, mówię, że tak nie można. Albo jak mówią, że z ich wypowiedzi wynika, że coś jest, krytykują jakieś działania rządu, aczkolwiek ja się niespecjalnie zajmuję działaniami rządu, to ja im też nie przerywam i uważam, że każdy ma prawo i powinien mówić, i powinny się pojawiać głosy z jednej i z drugiej strony. Z założenia, ponieważ jak mówię, tłumaczę rzeczywistość, w związku z tym nie zapraszam polityków z premedytacją.
Z dwóch powodów. Po pierwsze, myślę, że wszędzie są, we wszystkich mediach są politycy. Nagadałem się z nimi w życiu bardzo dużo i już, że tak powiem, czuję się usatysfakcjonowany. Oczywiście znam pojedynczych polityków, z tym czasem rozmawiam, no tak z każdymi rozmawiam, natomiast nie zapraszam ich do programów, ponieważ to nie dlatego, że ci politycy są źli, złymi, są gorszymi ludźmi niż my jesteśmy, tylko ich zawód jest taki, żeby ich celem jest przedstawienie, narzucenie swojej narracji, tak? Czyli nie opowiedzenie o rzeczywistości, nie wytłumaczenie rzeczywistości, tylko przedstawienie swojej wersji tej rzeczywistości, no co akurat w tych dniach widzimy bardzo dobrze. I dlatego ich nie zapraszam, bo po prostu nie chcę tego robić, a z drugiej strony nie chcę wchodzić w rolę, są moi koledzy dziennikarze, zresztą bardzo dobrzy, którzy zajmują się kontrowaniem i walką ze swoimi gośćmi. Ja tego też nie robię, bo to jest takie drugie założenie. Pierwsze to jest takie, że chcę tłumaczyć to, co się dzieje się na świecie z pomocą moich gości. Drugie, bardzo ważne, wydaje mi się, że taki towar dosyć rzadki w Polsce, chcę to robić z szacunkiem dla moich słuchaczy i widzów, dla ich inteligencji również. I trzecia rzecz, która już jest w mediach prawie niespotykana, z szacunkiem dla moich gości w studio. To znaczy ja ich nie... oni mają się czuć bezpiecznie, bo też jakby, nie rozumiem, inna jest konwencja w programach politycznych, tak? Ale ja, moim celem nie jest pokazanie, że jestem mądrzejszy, zwłaszcza, że nie jestem, ale zapędzenie do kąta moich gości. Nie, moim celem jest wyciągnięcie od nich ciekawych rzeczy, wytłumaczenia albo ciekawych opowieści. No właśnie, tutaj mogę dorzucić, że to, czego nadal mnie uczono i uczą w moim miejscu pracy, z szacunek do czytelnika. I przy okazji, skoro jesteśmy już przy sprawach międzynarodowych, tudzież polityce międzynarodowej, weź ty powiedz, co stoi za tymi liczbami, dlatego że przez wiele lat można było odnieść wrażenie, że to, co się dzieje dookoła, jest nieważne, że w zasadzie z mediów zostały wyrugowane kwestie międzynarodowe, schodziły z pierwszych na niemalże ostatnie strony gazet. I mam wrażenie, że nie tylko ta odsłona wojny na Ukrainie spowodowała, że jednak ludzie są żywo zainteresowani tym, co się dzieje na świecie. Za tymi liczbami stoi to moje zaskoczenie, ponieważ ja w ogóle zakładałem, że będę robił program o Polsce. Ponieważ program o świecie robi mój przyjaciel Darek, no to ja już nie będę robił o świecie. Tymczasem wyszło dzisiaj tak, że robię też więcej o świecie niż o Polsce. Trochę być może to jest ucieczka od tych walk tutejszych, nie chcę w nich uczestniczyć. A poza tym tyle ciekawych rzeczy dzieje się na świecie. I teraz już jakby odpowiadam. Moim zdaniem to się zmieniło. Oczywiście wojna bardzo to zmieniła. Zdaliśmy sobie sprawę, jak bardzo nasz los zależy od tego, od wszystkiego, co jest wokół. Nie tylko od Ukrainy, ale od Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji. No, oczywiście też Rosji w tym negatywnym znaczeniu. Ale moim zdaniem to jest proces, który zaczął się już wcześniej. To znaczy im bardziej byliśmy częścią Unii, im bardziej byliśmy systemem naczyń połączonych, im bardziej ludzie uświadamiali sobie, że to, co dzieje się poza krajem, ma wpływ na nas, tym bardziej byli zainteresowani, nie? I tym bardziej jakby potrzebowali tych informacji. Ja pamiętam, że w czasach, kiedy pracowałem w mediach, to w ogóle informacje o świecie to były działy zagraniczne gazet, robiło się, no bo tak, bo należało je robić, nie? I należało mieć, ale wiadomo było, że one nie są tymi najbardziej czytanymi. Dzisiaj nie wiem, jak to jest. Na sali jest Jurek Haszczyński z działu zagranicznego i Jędrek Bielecki, Rzepy. Wiedzą pewnie to lepiej, jak tam jest z tymi, z czytelnictwem tych ich informacji, ale ja mam takie absolutne poczucie, że te ludzie potrzebują tego, nie? A oczywiście oprócz tego jakby koniunkturę na taki program jak mój wytworzyły główne media. To znaczy jestem bardzo wdzięczny Telewizji Polskiej i TVN-owi, że tak nawalają, bo ludzie mają dosyć i chcą jakiegoś kawałka normalności, więc nie kosztuje, mogę tak robiąc nie zawsze doskonale ten program, nie zawsze dobrze, doskonale to chyba nigdy, ale nie zawsze dobrze ten program mogę jakby trafić na głód ludzi, który jest spowodowany tymi, którzy codziennie nadają to, co nadają. Wprost, TOK FM, Rzeczpospolita, uważam, że do rzeczy, tak chyba mógłbym długo wymieniać, dużo robiłeś w mediach. Zanim się poznaliśmy, byłeś wziętym dziennikarzem, był PAP, była Polska Agencja Prasowa.
Zrezygnowałeś z tego. Powiedz mi, czy ci to pomaga teraz, jak prowadzisz ten kanał, bo sam wiesz, co teraz robię i sam się zastanawiam, na ile mi to doświadczenie, które mam w mediach tradycyjnych, pomaga, na ile przeszkadza. Czy to jest zaleta twoim zdaniem? Tak, powiem z jednej strony przewrotnie. Jak na przykład zapraszam do mojego programu Izę czy Przemka, żeby pomagali, to uważam, że ich wielką zaletą jest to, że nie mają żadnego doświadczenia w pracy w mediach i może technicznie jeszcze muszą tam parę rzeczy poprawić, tak, nauczyć się, ale mają świeżość i jakby mają takie, no nie są skażeni tym, co jest złe w mediach. Ale oczywiście, no gdybym nie napisał, nie wiem, paru tysięcy, albo nie liczyłem ich ilu tych tysięcy tekstów, tak, i nie przeprowadził iluś rozmów też wcześniej w Tok FM-ie, czy też w TVP, czy w Polsacie, w różnych telewizjach, których robiłem, to pewnie bym dzisiaj robił to gorzej. Zwłaszcza, że kiedyś te media, wydaje mi się, że mimo wszystko były lepsze. To doświadczenie na pewno jest fundamentalnie ważne. Ale myślę też, bo nie wiem, czy to o to mnie zapytałeś, dlatego słyszałem w tym pytaniu, czy to ta przerwa mi dobrze zrobiła. Otóż ja wiem, że to jest tak, że zwłaszcza jak się idzie do PR-u, pracowałem 8 lat w PR-ze, to kiedyś się mówiło, one way ticket, nie ma powrotu do dziennikarstwa. Ja się w pełni z tym zgadzałem. I do takiego dziennikarstwa, gdyby było takie dziennikarstwo i taki świat, jaki był 20-30 lat temu, zwłaszcza w świecie anglosaskim, to pewnie by nie było. No ale dzisiaj zupełnie inne, dzisiaj media też są agencjami PR-owymi tak naprawdę. I ja postanowiłem po prostu wrócić i robić to zgodnie z najwyższymi zasadami, takimi jak ja je rozumiem, ale ten okres, kiedy nie byłem w mediach, uważam, że dał mi bardzo dużo, bo to, że pracowałem z biznesem, pracowałem z kilkudziesięcioma dużymi, mniejszymi, przede wszystkim dużymi firmami, głównie międzynarodowymi, ale też krajowymi, które pracowały tu w Polsce i opowiadali mi ci ludzie jakby i o swoich problemach, i o tym, jak funkcjonuje gospodarka, jak funkcjonują ich firmy, jak funkcjonuje administracja, z którą oni się zderzają, dała mi bardzo dużo. I też, mówiąc szczerze, dużo zobaczyłem, ponieważ się, no co ja mówiłem, PR-em, tak, skutkami działalności mediów, wpływem tego na biznes. Często, ja nie mówię, że jakby nie należy ich tykać i nie należy sprawdzać, weryfikować i odsłaniać rozmaitych nieprawidłowości, ale często też zobaczyłem, jakie fatalne skutki ma podawanie niesprawdzanych informacji, jak fatalne skutki dla rozmaitych organizacji i dla ludzi ma podawanie no, informacji, którym po prostu no, trzeba nakręcać, prawda, nakręcać, wiadomo, klikalność się nakręca. To dzisiaj w tych dniach, no, tylko w tych dniach, to bo dawna już jest, a to często ma po prostu dramatyczne skutki dla firm, dla ludzi. Teraz ja nie mówię, że nie należy robić dziennikarstwa śledczego, że nie należy ujawniać nieprawidłowości. Należy. Tylko też zobaczyłem tego skutki, co mi pozwala i też zrozumiałem lepiej, jak funkcjonuje gospodarka, jak funkcjonuje państwo, więc dla mnie to też jest cenne doświadczenie, które dzisiaj wnoszę. Ktoś może tego nie akceptować, że pracowałem wcześniej w PR-ze, ja to szanuję. Dlatego nie poszedłem do żadnej redakcji, założyłem na własną odpowiedzialność w 100%, własny program, kto chce ogląda, kto chce nie ogląda, na szczęście oglądają. To może układ otwarty od kuchni, bo my z Mateuszem mniej więcej troszkę wiemy, jak to wygląda, przygotowanie programu. Zdradzę Państwu tajemnicę, że nie mogę przychodzić w zielonych sukienkach, co mnie osobiście dość mocno boli, dlatego że mniej więcej połowa tej mojej szafy są to różne odcienie zieleni. To powiedz, jak to w ogóle wygląda, dlatego że widzowie, słuchacze dostają produkt końcowy. Czasami bywa śmiesznie, czasami bywa na ostatnią chwilę i nie zawsze to widać i całe szczęście, bo to o waszym profesjonalizmie świadczy. A jak zaczynasz w ogóle podejście do odcinka? No, to jest tak, że zaczyna się nie od wielkich idei, tylko zaczyna się od tego, że już wiem w tej chwili, że muszę zrobić 5 rozmów w tygodniu i po prostu muszę je zrobić. Tak? Więc jest, muszę zrobić 5 rozmów, więc muszę je wymyśleć. No więc myślę o tym, co mam zrobić. Właśnie nie ma takiego momentu, który jest początkiem, ponieważ urok mojej, chciałem powiedzieć pracy, ale ja nie mam pracy, jestem bezrobotny, bo ja kocham to, co robię. Po prostu mi to sprawia wielką przyjemność, więc jak ja, owszem, samo no, przygotowanie odcinka, jakiegoś tam marketingu i tak dalej, no to można powiedzieć, że to jest element pracy, ale jak ja czytam książki, czy czytam gazety, czy portale, czy rozmaite rzeczy, które one mnie po prostu interesują. Ja je czytam nie dlatego, że mam zrobić odcinek, tylko po prostu czytam, bo mnie to interesuje. Więc po prostu czytałem się, to ciekawe sobie zaznaczę i mówię o tym mogę zrobić. Oczywiście czasami jest tak,
że jest dziura i po prostu kurde, o czym by tu zrobić, nie? I wchodzę na stronę Pismu albo SW, albo Klubu Jagiellońskiego. Bardzo często tam stamtąd czerpię z tych trzech źródeł inspiracje. Oczywiście przeglądam wszystkie portale, więc niestety więcej konsumuję tych dużych portali, dużych mediów, zaglądam do nich. To jest trudno tam znaleźć rzeczy, które mnie interesują, no ale oczywiście są, to jest inspiracja. Czytam jakieś tam te międzynarodowe media, najbardziej Wall Street Journal, kojarzą, że jest najlepszą gazetą na świecie. Znaczy może jest lepsza, nie wszystkich czytam, tak, ale ona nie jest też w tej, jest mi bliska, bo nie jest też w tej walce amerykańskiej, która jest taka jak u nas, tak, wiadomo. Dwa obozy przedstawiające biało-czarną rzeczywistość, więc w Wall Street Journal mam wrażenie, że ta rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Z tym no, gadam z wieloma ludźmi, tak? Spotykam się, chodzę na konferencje, na Strategic Art, które wy robicie fantastyczną. To każde takie wydarzenie jest dla mnie inspiracją, nie? No i potem muszę tylko szukać gości. Na początku miałem taki, jak zacząłem robić, to wszyscy mówili, nie znajdziesz przecież tylu gości, jak masz robić 5 razy w tygodniu, nie? I rzeczywiście tak myślałem, kurde, powinien mieć codziennie kogoś innego, ale potem zrozumiałem, że niekoniecznie muszę przecież mieć zawsze kogoś innego. Pan generał jest najlepszym dowodem. Rozmawiamy co tydzień, ale nie tylko z panem, no, z nikim tak często nie rozmawiam. Ale no mamy już taką grono osób, które tak naprawdę ciągle rozszerzam, nie? Jakby ciągle zapraszam nowe osoby i to tak naprawdę czasami mi patroni podpowiedzą, mówi, a jest ktoś taki, tak, może do kogoś warto zadzwonić, może warto z kimś pogadać i to oczywiście jest zawsze takie ryzyko, no bo nie wiadomo, czy ten ktoś nawet jest inteligentny, czy jakby dobrze umie mówić, tak, czy się nadaje, no ale tak to powstaje. Decyzje, ponieważ moje kolegium redakcyjne jest jednoosobowe. Co prawda zderzam się często z Lizą i z Grześkiem. Ich pytam, co sądzą, czy tam to jest lepsze, co jest gorsze, albo oni kogoś podpowiadają. No ale jak masz podjąć decyzję, żeby do kogoś zadzwonić, no to wczoraj na przykład też czasami zapominam o tym, bo ja się tym tak pasjonuję. Wczoraj wysłałem do jednego kolegi z Ośrodka Studiów Wschodnich w sobotę o 23:30 SMS-a, żebym mógł z nim nagrać, tak nie mógł tego zrobić później, nie? Ale tak, no właśnie tak w ten sposób działa, więc przepraszam wszystkich, którzy czasami w niedzielę męczę, no ale trochę taki job, no. To przeprosiny przyjęte. Dokładnie. Powiedziałeś o patronach. Ja sam teraz mam nowe doświadczenie tego, że rzeczywiście patroni to jest coś, czego chyba sobie... To jest coś, co trochę zmieniło teraz ten świat podcastowy, wydaje mi się też te media. Więc dwa pytania mam do ciebie. Po pierwsze, na czym polega ten problem z tymi współczesnymi dużymi mediami? Bo że ten problem jest, no to widać. Gdyby go nie było, to nie byłoby tak wielu odbiorców, no po prostu tych treści internetowych, podcastów, kanałów na YouTubie. Widać, że to robi teraz furorę i te duże media próbują trafić do internetu. Ale drugie pytanie jest właśnie o patronów. Czy da się to robić w ogóle bez patronów, uważasz? Czy da się tworzyć takie treści, zaczynać bez właśnie wsparcia słuchaczy i widzów? Na pierwsze pytanie to, kurczę, musielibyśmy za 2 godziny konferencję pogadać. Trzeba zrobić. Znaczy ja mam na ten temat bardzo jasny pogląd. Może spróbuję tak w telegraficznym skrócie i w ogromnym uproszczeniu. Wszystko przez Google'a. Były sobie tradycyjne media, rozwijały się gazety, które były rzetelne, które były wiarygodne, znaczy tam jedne bardziej, drugie mniej, ale jednak ten świat był jakoś taki no, bardzo referencyjny, prawda? No i od kiedy się pojawił Google, to ja nie mówię, ten świat wywrócił, oni wywrócili wszystko, tak? Nie mam do nich pretensji, oni po prostu byli mądrzejsi. I teraz mógłbym tą historię, bo mam ją w głowie ułożoną, opowiedzieć długo, ale krótko, on po prostu zmienił się kompletnie model biznesowy, tak? Media tradycyjne straciły bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo. To obserwowałem z bliska jako pracownik tych mediów i obserwator. I w związku z tym one muszą robić treści, które są łatwiej tańsze i łatwiej sprzedawalne. A co jest tanie i łatwo sprzedawalne w produkcji? Wywoływanie emocji. Sadza się zawodnika z partii A, zawodnika z partii B i mówi się, i co panie pośle? Słyszał pan, co powiedział Kaczor? No, Kaczor powiedział straszne rzeczy, obrzydliwe i tak dalej. A co pan na to, panie pośle, tak? No nie, no Donald mówi straszne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, jak mi powiedział jeden z bardzo znanych polityków, parę lat temu mi się zwierzył, prywatnie, więc nie będę tego mówił, znana postać. Mówi, panie redaktorze, kiedyś to było tak, że ja się bardzo przygotowywałem do tych audycji. Nie? Jak szedłem do TVN-u, czy do Polsatu, czy gdzieś tam,
to ja kurde, po prostu całą noc jestem prawnikiem, całą noc nie spałem, się przygotowałem, czytałem i tak dalej, nie? A co, a teraz, jak ja idę? To ja wiem, że po drugiej stronie będzie ten gość tej drugiej partii, nieważne z której ten był. Mówi, wiadomo, że ja muszę w niego walnąć, on we mnie walnie, nie musimy się przygotowywać. Ci goście, wiadomo, przeprowadzący zadają banalnie proste pytania, chodzi o to, żeby tylko odbijać piłeczkę. No i to jest problem, one tracą, tym samym tracą na wiarygodności. Oczywiście oglądam je, czy, no ja ich nie oglądam, ale ludzie oglądają ciągle i dosyć sporo ludzi, no bo mają, wywołują emocje, poza tym siła przyzwyczajenia jest bardzo duża. To tyle. A drugie pytanie, dla mnie bardzo ważne. Czy jest możliwe? No pewnie jest możliwe, bo są różne modele. No nie wszyscy nasi znajomi, którzy są na YouTubie, jakby zbierają pieniądze od patronów, tak? Dla mnie jest to, znaczy moim marzeniem jest model, w którym ja utrzymuję się wyłącznie dzięki patronom. Dlaczego to jest ważne? Bo ja mam, nie ukrywam tego, trzy źródła przychodów, tak? Są reklamy, które są wyświetlane na YouTubie. Mam kilku mecenasów, którym bardzo, bardzo dziękuję. Właśnie, nie powiedziałem jednej bardzo ważnej rzeczy. Przepraszam bardzo. Miałem powiedzieć w trakcie, kiedy prezentowałem układ poranny, bo ten układ poranny ma pierwszego partnera, z nim firma E2V, która już jest wcześniej i zgodziła się w ciemno zostać patronem tego układu porannego. Bardzo wam dziękuję, drodzy państwo z E2V. Słuchających i siedzących przedstawicieli innych firm serdecznie zapraszam. No właśnie, tak też pracuję. To jest bardzo ważne. Oczywiście ci mecenasi, którzy też się dokładają solidnie do tego, to wszystko powoduje, że to się kręci, tak? Że to działa. Tylko jak wy zapewne wiecie, czy ty zapewne wiesz, bo pracujesz w mediach, część państwa może nie wiedzieć. Reklamy raz są, raz ich nie ma. Raz są tańsze, raz są droższe. Raz jeden program ma wyższą oglądalność, jeden niższą. I teraz jakby uzależnienie od reklam powoduje, że no jednak muszę walczyć o to, żeby mieć takie programy, które mają wysoką oglądalność. A ja z prezentacją czasami robię rozmowy, które wiem, że nie będą miały wysokiej oglądalności. I mówię, dobra, no nie zarobię na nich, tak, bo nawet dołożę. Ale właśnie dlatego mam patronów. Nie? I gdybym miał tak komfortową sytuację, jak ma Darek Rosiak, który jest mistrzem po prostu, na królem Patronite'a, to bym, myślę, że mógł sobie pozwolić na jeszcze więcej. Aczkolwiek nie ten na taki, znaczy nie robię programów, których nie chciał robić. Tak? Jakby nie ma tego. Ale jednak mam cały czas w tyle to, że te reklamy mogą przyjść, mogą pójść. Raz są mecenasi, raz ich nie ma. Tak? A ten system patronów, którzy wpłacają drobne kwoty za produkt, który otrzymują, znaczy jedni drobne, drudzy większe, ale większość wpłaca drobne, jest fantastyczny, bo to jest długofalowe. Tak? I tak kiedyś płacili za, nie wiem, za gazetę, no to jakby o nas oglądają za darmo i robią to dobrowolnie, więc tym bardziej jestem państwu bardzo, bardzo wdzięczny i namawiam, żebyście dołączyli do tego fantastycznego grona. To wracając na chwilę jeszcze do kuchni. Czy był jakiś moment w trakcie przygotowywania programu, robienia programu, kiedy było to dla ciebie trudne, co usłyszałeś, kiedy wręcz musiałeś powiedzieć stop, na chwilę przerywamy nagrywanie, bo emocje były zbyt duże? Tu oczywiście w pierwszej kolejności myślę o sytuacji związanej z wojną na Ukrainie, z tym, co się dzieje na froncie, ale myślę, że nie tylko. Czy mógłbyś też zdradzić tą część pracy dziennikarskiej? Nie miałem takiego momentu, kiedy z powodu emocji przerwałem robienie programu, bo postaram się tych emocji nie ukrywać, nie? Ale też jakby no, panuje nad nim też taki moment, że jak jesteś w studio, to jakby pewną taką, nie wiem, powłokę na siebie nakładasz, ale miałem takie momenty, kiedy byłem bardzo poruszony i pamiętam dobrze taką rozmowę, kiedy jeszcze nie oswoiliśmy się z tym wszystkim, kiedy robiłem pierwszą rozmowę, która chyba zresztą miała, nie wiem, tam pewnie największą oglądalność w historii Układu Otwartego, z Artemem, z Polakiem, który walczył na Ukrainie. To był w początku wojny. Jakoś przez kogoś znajomego dostałem do niego kontakt. I jeszcze wtedy bardzo nie byliśmy oswojeni z tym wszystkim. I on opowiadał bardzo szczegółowo, jak to wszystko wygląda. No, ja pamiętam, że wtedy musiałem się mocno powstrzymywać, żeby łzy mnie nie wypłynęły, ale moje emocje było widać. Jak tam ktoś pamięta, pewnie pamiętacie, ale no w każdym razie tam było to widać. Nie? I ja nie mogłem, po skończeniu tej rozmowy nie mogłem tak z 15 minut
to tak w ogóle dojść do siebie i potem bardzo długo mi to chodziło po głowie. A potem kilka razy jeszcze wracałem do Artema, a potem miałem taki zaszczyt, że go poznałem. Nawet był u nas w domu kiedyś. Fajny gość zresztą, naprawdę taki bardzo, no taki żołnierz, człowiek, który walczy raz bardzo profesjonalnie, bo wiem, że to był dużej klasy profesjonalista, on był dowódcą, bardzo widać miał silny kręgosłup i też bardzo wiedział, dokładnie wiedział, dlaczego tam jest, nie? Bo dziadkowie, bo rodzice, bo historia, bo tamto. Znaczy miał bardzo silną taką... To nie był taki pies wojny, który jeździ... No są tacy, też z całym szacunkiem, tak, oni walczą, ale to nie był poszukiwacz przygód, nie? I wszystko okej z nim, bo często dostaję pytania, co z Artemem, wszystko z nim okej, mogę tyle powiedzieć. No to mnie bardzo poruszyło. I jeszcze tam kiedyś rozmawiałem z panią psycholog, Janną Drosio-Czaplińską, o tym, jak ta pierwsza fala uchodźców się pojawiła, i o tym, jakby co oni przechodzą, nie? Co przechodzą kobiety, też gwałcone. No to też pamiętam, że to mnie bardzo, tak po prostu trudno mi było, nie? Ale to były takie dwie chyba najbardziej poruszające rozmowy. No to teraz pytanie o przyszłość. To wyjeżdżasz do Brazylii? To się wtrącę, bo tak tu nawet przed programem żartowałyśmy z Bogną, że jak rozkręcisz klub współmałżonków ambasadorów, to dopiero będzie wesoło. To jest nowe doświadczenie być mężem na razie przyszłej pani ambasador, ale mam nadzieję, wkrótce to się stanie. Zawarliśmy taką umowę między sobą, że ponieważ nasi synowie są już duzi, już jakby nie wymagają tego, żebyśmy nad nimi już tak żyją niezależnie, częściowo niezależnie. Rodzice wiedzą, o co chodzi, ale jakby, że już mamy taką drugą młodę, mamy drugi moment, kiedy możemy sobie pozwolić. Tak, Bogna jakby zgodziła się na to, żebym ja zaryzykował, rzucił wszystko i nie zarabiał przez rok, a nie wiadomo czy kiedykolwiek z tym, a w końcu wtedy utrzymywałem rodzinę i żebyśmy to zrobili, nawet jeśli będziemy żyć gorzej i mieli taką wolność, no to ja też jakby zgodziłem się, nie miałem wiele do gadania z Magnarem, no pewnie, ale jakby akceptuję w pełni jej wybór, więc jestem bardzo dumny i się bardzo cieszę, że Bogna dostaje taką szansę i nie mam wątpliwości, że wykorzystają znakomicie, bo od roku się do tego właściwie już nie ma, tylko ciągle Brazylia. Po prostu pół książek w domu jest o Brazylii i ciągle słyszę portugalski w domu. Ale odpowiadając na pytanie, nie jadę, no bo właśnie tak sobie powiedzieliśmy, że no ja nie mogę teraz zostać. No zbudowałem to i co, zostawię, tak samo szkołę przywózła, zbudowałem, zostawię. Natomiast i też no, nie chcę wykorzystywać polskiego państwa i sytuacji mojej żony. Tu mamy chiński mur i Bogna nie wpływa merytorycznie, znaczy jak z racji tego, co robi, tak, czy robiła wcześniej, nie wpływa merytorycznie na treść układu otwartego, a ja też w żaden sposób nie wpływam na to, co ona robi. Szanujemy się nawzajem i na pewno będę tam jeździł prywatnie za własne pieniądze i na pewno będę tam odwiedzał i mam nadzieję, że zrobię jakieś reportaże z Brazylii przy okazji, ale jasno chciałem zadeklarować, będę tam tylko i wyłącznie za własne prywatne pieniądze i nie będę korzystał z... Znaczy nie będę pobierał, bo gdybym był oficjalnie zgłoszony, to mógłbym, tak? Ale nie zamierzamy tego robić. Ale bardzo się cieszę, mam nadzieję, że dzięki temu miał okazję podróżować, odwiedzając Bogna. Czyli będziemy się spodziewać SMS-ów o jeszcze dziwniejszych godzinach niż teraz. Dobrze, wyzwanie zaakceptowane. A skoro Brazylia, no to oczywiście piłka nożna. I teraz was obu pytam, dlatego że zdradzę państwu znowu kuchnię. Kiedy Igor nas zapraszał we dwójkę do tej roli dzisiaj, działo się to przy Łazienkowskiej 3 pod namiotem, gdzie najczęściej sprzedawany jest bigos i kiełbasa. W przerwie meczu, nie pamiętam nawet z kim graliśmy, chyba jakieś eliminacje do Ligi Konferencji. Natomiast, no właśnie, po pierwsze skąd ta miłość? Dla mnie oczywista, bo ja jestem dziewczyną z Grochowa, więc jakby mury tej dzielnicy mówią same za siebie.
Ale czy to tobie nie przeszkadza? Bo czasami oczywiście w żartach możemy dostać takie informacje, że no dobrze, tą wadę panu, pani wybaczę. Ci, którzy wiedzą, to się uśmiechną z przymrużeniem oka, ale bywały też takie sytuacje, że niektórzy bardzo osobiście to traktowali. Ja podchodzę do tego trochę z przymrużeniem oka. Ekstraklasę nazywam swoim mianem. Nie będę tutaj mówić, bo jeszcze nie daj Boże mi ktoś by to zarzucił. Ale to też świadczy, powiedzmy, o dystansie do siebie. Na Twitterze też sporo osób mam znajomych, którzy kibicują wielu klubom. I jest to fajne, jak sobie czasami możemy nawet i podogryzać. Ale właśnie, co jeżeli robi się problem? Jeszcze nie miałem takiego problemu. Znaczy, oczywiście tam na Twitterze czasami nie zaczepiają, ponieważ ja pochodzę z Wielkopolski. Zresztą trudno, z Wielkopolski wjechałem, jak miałem 18 lat. Dobra. To było jakiś czas temu. Nie chodziłem na Lecha, ale oczywiście no, sympatyzowałem z Lechem, a nawet kibicowałem mu, więc to jest mój jakby drugi wybór. Oj, nie wiem, co ci co każdy ma jakieś wady. Dokładnie. No, właśnie, teraz dopiero zaczynam mieć problemy. Ale nie, to miałem jakieś tam takie czasami złośliwe uwagi, ale to były takie raczej złośliwość z przymrużeniem oka. Ponieważ mam wrażenie, że... Znaczy, nie mam wrażenia, znaczy wiem, że do piłki nożnej podchodzę tak jak... Znaczy, prawie tak jak do polityki, w sensie mam dystans, tak? Znaczy, oczywiście, nie, tu mam jasny wybór i Legia drużyną mą jest. Jestem na wszystkich meczach, jak tylko mogę. Jest najlepsza drużyna w Polsce, więc to jasne. Ale szanuję wszystkie inne. Jak Raków gra, to ja się cieszę. Jak idzie dalej, to się cieszę. Jak Legia gra dobrze, to się cieszę. Bardzo żałuję, że Wisła spadła i mam nadzieję, że wróci. Ja nie jestem kibolem w tym sensie, znaczy, drę gardło, kiedy trzeba, ale nie drę gardło za Legią, a nie przeciwko, znaczy to, czego nie cierpię na stadionach, niestety na Legii też, no to jest ten hejt na tamtych, tak? Znaczy, trzeba upokorzyć, tak jak w polskiej polityce trochę. Tego bardzo nie lubię, no godzę się z tym, no bo to już tak jest. A skąd jest ta miłość? Ona trochę tak przyszła przypadkiem, ponieważ kiedy nasi synowie mieli lat chyba 6 i 8, no to tata musiał coś tam robić, mógł nam mówić, zrób coś z chłopakami. No, to tak, był taki moment, no dobra, to pójdziemy na mecz. Byliśmy, pamiętam, na meczu z Wisłą, gdzie siedzieliśmy jeszcze na starym stadionie i syn mój Antek, jak wszyscy krzyczeli Wis, tam Legia, to on wstawał i krzyczał przegra. I tak spoglądali na nas niezbyt życzliwie. Nie mówili, że jaki tam rezolutny chłopiec. Nie, to ciężkie spojrzenia były wtedy. To wtedy miałem problem. Musiałem tego Antka troszkę tam prosić go, żeby był, żeby nie wypowiadał głośno swoich opinii. To pół żartem, znaczy żartem, nie pół żartem, żartem. Natomiast jest tak, że chłopaki poszły na jeden czy dwa mecze i powiedzieli, że nie chcą dalej chodzić, a ja się zaraziłem. I po prostu od tego czasu, a to już minęło tam kilkanaście lat, no nie kilkanaście, 10, 12, po prostu tak, znaczy to jest trochę tak jak wiara, nie? Znaczy nie porównuję skali, tylko znaczy, wiesz co, ja w marcu są ludzie, którzy rozumieją to, albo którzy nie czują i są ludzie, którzy kompletnie tego nie czują. Co ty oglądasz 11 debili facetów biegających, tak? A my po prostu oglądamy, fascynujemy się i znacie dobrze kibiców i są, na stadionie jest cały przekrój, tak? Od pracowników warsztatów samochodowych, fabryk, po przez dziennikarzy, ekspertów od spraw bezpieczeństwa, profesorów rozmaitych branż. Po prostu przychodzą wszyscy i oni wszyscy są, chorują na to, tak? I to jest, chorują albo są, mają łaskę rozumienia tego wspaniałego fenomenu, jakim jest piłka nożna. Ja w marcu 97 roku też poszłam na jeden mecz. W 97, tak. Nawet i to pamiętam, że graliśmy z Górnikiem, wygraliśmy 3-0. Tego się nie zapomina. To może ten sam. To co? To co? Chyba z naszej strony po pierwsze dziękujemy ci za te 2 lata. Ja bardzo dziękuję. Ja w ogóle jestem w niesamowitym szoku, jak to się rozwinęło, bo akurat byłam tym szczęśliwcem, który świętował z tobą rok razem z Justyną Gotkowską z OSW i z Andrew Michtą, który się z nami łączył wtedy z Niemiec. Więc porównując, to nie wiem, co będzie za rok, już się boję, gdzie my wylądujemy z tą imprezą. Więc z naszej strony przede wszystkim wielkie podziękowania za profesjonalizm, za to, że nas zawsze traktujesz z, czasem bym nawet rzekła, estymą i z szacunkiem i dla naszej wiedzy i dla nas samych. Trzymamy kciuki za rozwój tego programu.
i za to, żebyś dalej był tak profesjonalny, jak jesteś. Wiem, że Mateusz też jest mi bardzo wdzięczny za to, jego kamera pokazuje. Tak, bardzo. I za wiele innych komentarzy. No, nie da się ukryć, że jednak dzieli nas różnica wieku. No i myślę, że to stąd wynika twoja zgryźliwość bardzo częsta. Natomiast też ci chciałem podziękować za te rozmowy. Z wielkiej sympatii do ciebie nie powiem, nie ujawnię państwu, dlaczego jesteś niezadowolony z tego, jak cię kamera pokazuje. No. A ja nie ujawnię, co oni sobie w tym namiocie potrafili powiedzieć. No, bez przesady, bez przesady. To po prostu są takie... Może jeszcze ktoś ma miłe jakieś pytania? Właśnie, może jeszcze właśnie przed końcem. Czy jest ktoś na sali, to chciałby zadać pytanie Igorowi? Ja chętnie przyniosę albo mikrofon. Wam. No. Czy widzisz? Zagadaliśmy. To co? To ja jeszcze... To albo nie. Kończymy. Dzięki, Igor, za to. Dzięki. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Bardzo dziękuję. Słychać mnie? Słychać. Bardzo dziękuję państwu i tu na sali za to, że przybyliście. Dziękuję wszystkim, którym już raz dziękowałem. I nie chcę was martwić, Układ Otwarty będzie dwa razy dziennie. Teraz rano będzie układ poranny, a wieczorem ten otwarty. Znaczy poranny też jest otwarty. Dzięki serdeczne. To wszystko. Pozdrawiam wszystkich i tu na sali, i państwa, którzy oglądacie i słuchacie. A państwa tu na sali zapraszam na wino, piwo, jedzenie. I dziękuję Marcinowi z Kultury Wysokiej za to, że nas tutaj tak fantastycznie gości i polecam ten lokal wszystkim. Dzięki.